Placówki szpitalne od dłuższego czasu walczą z pandemią koronawirusa. Szpital Miejski w Żorach otrzymał pokaźną sumę dofinansowania, dzięki której placówka zostanie dostosowana do aktualnych zagrożeń i potrzeb epidemiologicznych. Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach po raz kolejny skutecznie aplikowało o środki unijne. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie blisko 6 153 tysięcy złotych. Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zostanie wydzielona izolatka oraz powstanie 5 dodatkowych czasowych stanowisk. Po ustaniu pandemii pozostaną 3 dodatkowe stanowiska. Ta pokaźna kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup sprzętu medycznego oraz dostosowanie infrastruktury naszego szpitala do aktualnych zagrożeń i potrzeb epidemiologicznych. W ramach realizacji projektu zmodernizowane i doposażone zostanie również medyczne laboratorium diagnostyczne. Wniosek jest bardzo różnorodny, ale spójny i w całości dedykowany walce z COVID. Jestem przekonana, że jego realizacja w sposób zdecydowany wpłynie na bezpieczeństwo i jakość świadczeń udzielanych w tym trudnym czasie. Całkowity koszt projektu wynosi 6 622 tysiące złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 5,5 miliona złotych oraz 651 tysięcy z budżetu państwa. Sezon w amerykańskim parku rozrywki Twin Peaks rozpoczęty. Dla najmłodszych przygotowano przejażdżkę kolejką wąskotorową, 8 sfer tematycznych, zaś osoby starsze mogą dosiąść kucyka i pokonać przeszkody w parku linowym. W pierwszy weekend czerwca na żorskim Dzikim Zachodzie rodziny zostały zaproszone do zabawy w podchody z kapitanem Twin Peaks. I w różnych miejscach na terenie parku ukryte są pytania. Odpowiedzi na te pytania należy wpisać w krzyżówkę. No i tak dojdziemy do mety naszych podchodów. I tam czeka mała niespodzianka. Jeśli nasi goście będą mieli problem ze znalezieniem podpowiedzi, to jest tutaj całkiem sporo animatorów. Jest też świnka, która wie, gdzie ukryte są pytania, więc mamy nadzieję, że wszyscy sobie poradzą z tym zadaniem. Amerykański park rozrywki to olbrzymi teren, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. Warto pamiętać, że nasz park ma prawie 10 hektarów, więc jest co zwiedzać i na pewno będzie to wspaniała przygoda dla wszystkich, którzy odwiedzą nas z rodzinami. Dokładamy wszelkich starań, żeby pobyt na terenie parku odbywał się w sposób bezpieczny oraz beztroski, stwierdziła przedstawicielka Twin Peaks Karolina Skórka. Zainstalowaliśmy też dodatkowe stacje do dezynfekcji rąk, więc w każdym miejscu można sobie jeszcze dodatkowo te ręce umyć i zdezynfekować. Dodatkowo specjalnymi lampami UVA dezynfekujemy pomieszczenia. One mają działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. W otwarciu uczestniczyły rodziny z różnych zakątków regionu. Jesteśmy tu po raz trzeci i jak dla nas jest rewelacja. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla małych i dla dużych. Można usiąść, odpocząć, poszaleć. Także jest super. Zapytaliśmy najmłodszych, co im się spodobało najbardziej. Wszystko. Na razie zaczęliśmy wycieczkę, więc tylko tutaj widzieliśmy, ale myślę, że będziemy zadowoleni przez cały dzień. Wulkan też jest fajny. Wulkan jest fajny, tak. Do licznych nowości, które czekają na gości, można zaliczyć pomieszczenia poczty, biura szeryfa czy stodoły, gdzie można dowiedzieć się, jak przed laty za oceanem nadawano listy, jakie towary cieszyły się popularnością, a także w jakich warunkach przebywali złodzieje napadający na banki czy pociągi. Żorskie Centrum Przesiadkowe zostało nagrodzone podczas 12. edycji plebiscytu Polska Architektura XXL. Projekt architektoniczny tego obiektu stworzyła pracownia Laboratorium Architektury. Tym razem nasze Centrum Przesiadkowe zostało wyróżnione w kategorii obiekty publiczne. Tutaj zgarnęliśmy pierwszą nagrodę. Centrum Przesiadkowe bardzo spodobało się jurorom, a warto podkreślić, że jurorami było kilkudziesięciu najlepszych architektów z całej Polski, z nagradzanych pracowni. Oni wszyscy docenili projekt architektoniczny, docenili lekkość tego projektu, lekkość obiektu i to, jak bardzo służy on mieszkańcom, jest dostosowany do ich potrzeb. Bardzo nas cieszą takie nagrody, to już kolejna nagroda dla Centrum Przesiadkowego. I pokazują oczywiście, że budujemy dobre obiekty, które są mieszkańcom potrzebne. Okres pandemii i wzmożonych restrykcji był trudnym czasem m.in. dla branży gastronomicznej. Jednak wszystko powoli wraca do normy. Nie inaczej jest w Żorach, gdzie z nową energią powrócił bar Mleczny Krówka. Bardzo nas to cieszy, że w końcu możemy zagościć naszych klientów na naszej sali oraz w ogródku.
ponieważ jest to dla nas wielką radością, jeżeli ci klienci mogą przyjść, zjeść w normalnych warunkach, a nie tylko brać wszystko na wynos i to jeszcze w bardzo mocnym ograniczeniu, tak jak to musieliśmy niestety realizować od połowy marca. Lokal jest przygotowany do przyjmowania klientów w panującym reżimie sanitarnym. Nie zabraknie placka po węgiersku, nie zabraknie naszych pysznych kotletów, nie zabraknie naszych pysznych zup, surówek, innych dań, na które klienci tak zawsze się cieszą, że nie muszą tego robić w domu. Bar Mleczny od 2011 roku znajdował się na rogu ulic Kościuszki i Augustyna Biskupa. W późniejszym czasie przeniesiony został na ulicę Generała Szeptyckiego. Jednak lokal z dawnej lokalizacji będzie znowu użytkowany. Kamienica przeszła generalny remont. Miasto stwierdziło, że w takim miejscu dobrze byłoby podtrzymać tradycje gastronomiczne w tym mieście i zgodziło się przygotować parter tej kamienicy ponownie pod gastronomię. Nie będzie to bar szybkiej obsługi, a restauracja o profilu wegetariańskim połączonym ze smażalnią ryb. Już niedługo ruszy budowa nowoczesnego kąpieliska na terenie zapomnianego ośrodka rekreacyjnego w Żorach Roju. W żorskim magistracie wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża przekazał na ręce wiceprezydenta Daniela Wawrzyczka umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. To ważna inwestycja dla miasta, ale też ważna inwestycja dla województwa śląskiego. Mówię to nie bez przyczyny, ponieważ no jesteśmy w szczególnym czasie, w czasie pandemii. Okres realizacji inwestycji kończy się 31 maja 2022 roku. Mogę zapewnić ze swojej strony, że miasto Żory jak zwykle zrealizuje inwestycje z udziałem środków unijnych. Jest to miejsce historyczne w mieście Żory, stwierdziła Anna Ujma, pełnomocnik prezydenta do spraw promocji kultury i sportu. Będzie to miejsce na spacery, będzie to miejsce, gdzie pojawią się trakty piesze, a także ścieżki rowerowe. Będziemy mogli skorzystać z modernizowanych boisk do siatkówki. Całkowity koszt inwestycji to 7 200 000 zł. Żory otrzymają unijne dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego w kwocie 4 600 000 zł.